Dzień dobry, witam Państwa przed naszą kolejną premierą Zabijanie Gomułki. Dzisiaj naszym gościem będzie Robert Gulaczyk, nasz legnicki aktor. Witam. Robercie, jaką rolę grasz w tym spektaklu? Jaki jest to element tej ciekawej opowieści? Gram rolę arcymajstra Swaczyny. Arcymajster Swaczyna to jest taki, można powiedzieć, człowiek do zadań specjalnych w tej całej historii. Jest on niewątpliwie jakby częścią tego świata wiślackiego, zapisanego przez Pilcha, jest częścią tej społeczności. Natomiast ma taką opinię światowca i pomimo, że jest jakby z tej społeczności, to jest trochę takim człowiekiem z zewnątrz, trochę tajemniczym. Nie wszyscy o nim wszystko wiedzą na pewno. Jest dobrze ubrany. Jak to opisuje w powieści Jerzy Pilch słowami Jerzyka, że pachnie najdroższymi perfumami świata. I wykonuje na zlecenie ekipy pana Trąby i pana naczelnika przedmiot, który posłuży do tytułowego zabicia Gomułki. Dobrze. Mówisz o słowach Pilcha. Czy potrafisz ocenić, jak bardzo reżyser spektaklu Jacek Gąb odcina się od powieści, albo jak bardzo na niej bazuje? Myślę, że Jacek w ogóle się nie odcina od powieści. Z tego względu, że z tego przynajmniej co ja wiem, jest on wielkim miłośnikiem twórczości Jerzego Pilcha. Nie wiem, czy nie jest to jego ulubiony pisarz polski, raczej na pewno. Natomiast ciężko, żeby się odcinał, bo Pilch tworzy taki bardzo specyficzny klimat, który Jacek lubi, myślę. Zresztą chyba każdy czytelnik Pilcha mocno się w to zagłębia, w te jego światy. I niektóre fragmenty są wręcz żywcem włożone w usta bohaterów tej powieści, którą zobaczymy na scenie. Żywcem wzięte z tego, co zapisał Pilch. Natomiast jakby oczywiście nie dało się wszystkich wątków wpleść, więc adaptacja Roberta jest tutaj bardzo pomocna jakby w tym wszystkim. Zresztą bardzo świetna. Czyli rozumiem, będzie dużo śmiechu i zabawy. Jaki ten komizm będzie na tej scenie dla widzów zaprezentowany? No myślę, że coś, co nie jest znowu tak częste w teatrze, czyli komizm słowny. Bo to, co zapisuje Pilch, jakby specyficzna fraza, ten specyficzny język tego świata luterańskiego, wiślackiego, trzeba po prostu przyjść i zobaczyć, ewentualnie przeczytać powieść, bo naprawdę te konstrukcje zdań, konstrukcje jakieś myślowe, ideologiczne są przecudnej urody i no tego warto posłuchać, bo tego się na pewno nie usłyszy na ulicy. No i przede wszystkim te rady głównego bohatera, czyli pana Trąby, snute długimi monologami, aczkolwiek absolutnie nie nudnymi. No słucha się tego z zapartym tchem i z bananem na twarzy. A tytułowy pan Trąba, co on tak właściwie zamierza zrobić? Jak sam mówi na początku spektaklu, że skoro już nie urodzi syna, nie spłodzi syna, nie zbuduje domu, a spodziewa się rychłego swojego końca, zamierza dokonać czegoś wielkiego dla ludzkości. I na tym się jakby, od tego się zaczyna cała dalsza historia. Nie chcę za dużo Państwu zdradzać, bo słowami Zbyszka zresztą będzie to pięknie opowiedziane w spektaklu. Na pewno warto zobaczyć. Dziękuję, Robercie. A Państwa gorąco zapraszamy na premierę.